Niech no zgadnę. Kupiliście właśnie grę Escape from Tarkov i po odpaleniu jej w sumie nie wiecie, co dalej zrobić. Ja nazywam się Piotr i wprowadzę was w fascynujący świat Krapkowa. Lecimy! Poradnik. Tarkov to prosta gierka. Wbijasz na rajd, zabijasz ludzi, zbierasz ich sprzęt, wycofujesz się, zebrany lud sprzedajesz na rynku, idziesz na kolejny rajd z jeszcze lepszym sprzętem. Zero filozofii, prawda? No, otóż okazuje się, że grając z moim ziomeczkiem Kromką ostatnio, te rzeczy są dość skomplikowane dla początkujących. Dlatego nakręciłem ten poradnik. Podzieliłem go na rozdziały, które obejmują najważniejsze zagadnienia, czyli questy i traderzy, rynek i luty, skille i przede wszystkim broń, amunicja i pancerze. Pamiętajcie, że możecie wbić na mojego streama i tam zadać pytanie na czacie. To będzie najszybsza forma kontaktu ze mną. Nawet jeżeli wam nie odpowiem, to zawsze znajdzie się ktoś ogarnięty na czacie. Poza tym wystartowaliśmy z Discordem, który też posiada działy dla początkujących, gdzie można zadać najgłupsze pytanie i może ktoś na nie odpowie. No i mamy też bota, który sprawdza ceny rynkowe przedmiotów. Wystarczy wpisać wykrzyknik P, nazwę przedmiotu i wyskakuje ci jego aktualna cena. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, to jest poradnik wprowadzający, który porusza podstawowe kwestie, natomiast ja te kwestie rozszerzę w serii krótkich 5-minutowych poradników, każdy poświęcony danemu działowi. Dzięki temu, kiedy cokolwiek zmieni się w grze, będę mógł nakręcić tylko konkretny moduł, który będzie potrzebny, a przy okazji będę mógł zareagować i wrzucić to, czego będziecie najbardziej potrzebowali. A, podstawowa kwestia, ber czy usek, nie ma znaczenia. Różnią się tak naprawdę tylko wyglądem i językiem, którym się posługują. Po ruski, bled, gawari, po ruski! No to tak. W tej grze levelowanie to tak naprawdę wbijanie wyższego poziomu u tradera. Daje ci to dostęp do lepszego sprzętu, czyli tak naprawdę majestatu w grze. Bo tylko o to w niej chodzi. Żeby to zrobić, musisz spełniać trzy kryteria. Po pierwsze, mieć wyższy level postaci, czego nie trzeba tłumaczyć. Mieć odpowiednią sumę obrotów, czyli kupionych i sprzedanych przedmiotów u danego tradera. Plus mieć reputację, czyli punkty za wykonywanie questów. Są to banalne questy, które zazwyczaj polegają na tym, żeby kogoś zabić, przynieść bądź odnieść daną rzecz itd., itd. Natomiast to, co musicie wiedzieć, to status Found in the Raid. Niektóre przedmioty będą miały w rogu takiego małego ptaszka. Oznacza to, że przedmiot został znaleziony w rajdzie. Jeżeli znajdziecie jakiś przedmiot w rajdzie i wsadzicie go do kontenera i zginiecie z nim, ten status niestety zostanie stracony. Większość questów w Tarkowie wymaga posiadania tego statusu, w związku z czym przedmiot nie może być kupiony, musi być przez was własnoręcznie wyniesiony z rajdu. Dlatego robienie questów w Tarkowie polega na znajdywaniu przedmiotów zawczasu, by mieć je na przyszłość. Tutaj jest zajebiste zdjęcie z Tarkov Wiki, będzie ono w opisie. Widać na nim stopniowo, jakie rzeczy są potrzebne w miarę wykonywania questów. Zaznaczyłem na czerwono przedmioty, które na pewno sobie zachowajcie i nie sprzedajcie pod żadnym pozorem. Natomiast jeśli chodzi o samo wykonywanie questów i to, jak macie je robić, też polecam Wikipedię, polecam YouTube'a, po prostu wpiszcie sobie nazwę questa i nawet jeżeli nie znacie angielskiego, to naśladujcie, co robi koleś, albo skorzystajcie z funkcji autotłumaczenia w Chromie. Lutowanie i ryneczek. W Tarkowie jest rynek, czyli rzeczy znalezione w rajdzie możecie sprzedać na rynku, zazwyczaj mając duże profity w porównaniu do sprzedawania ich bezpośrednio do sprzedawców. Natomiast dostęp do tego rynku odblokowuje się dopiero po 20 levelu. Dlatego niech to będzie wasz początkowy cel, żeby jak najszybciej osiągnąć level 20 i odblokować sobie rynek, ponieważ macie dostęp do najlepszej amunicji, do każdego pancerza, generalnie do wszystkiego, czego potrzebujecie. Więc levelujcie najszybciej jak się da, najlepiej przez robienie questów, ponieważ w nagrodę za nie dostajecie bardzo dużo doświadczenia. Natomiast sama kwestia tego, co sprzedawać, tego, co odkładać sobie jako nowy gracz na przyszłość do sprzedaży na rynku, polecam naszego bota na Discordzie, w którym macie aktualne ceny rynkowe rzeczy. Na przykład śrubki u traderów są warte 800 rubli, 1000 rubli, na rynku są warte 30 tysięcy. Więc ogarnięty gracz będzie wiedział, co warto trzymać, a co warto sprzedać do tradera. A żeby to wiedzieć, musicie po prostu grać i sprawdzać. Natomiast co do tego, gdzie lutować, to macie przede wszystkim skawrany. GG, easy! Dostajecie tam na start losowy sprzęt, który możecie sobie zabrać ze sobą.
i przede wszystkim rzuca was zazwyczaj pod koniec rajdu. Jesteście w stanie wyzbierać sobie trupy z poprzednich akcji, które na przykład leżą i dalej posiadają przy sobie broń albo pancerz, więc czasami potrafi się trafić naprawdę dobre gówno. Jeżeli chodzi o rajdy główną postacią, to ja na przykład lubię Woodsa dla luteranów, ponieważ piekę tam cztery pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, znajduję pieniężne rzeczy, przeważnie w staszach. Tutaj mamy mapę i stasze to takie zakopane kontenery, w których respi się różny lód. Czasami gówno, ale czasami też dobre gówno. Do tego high loot area, takie jak chociażby Scav Camp. Więc na takim lutranie możecie sobie pozbierać luty jak szczury i po prostu się z nimi wycofać, unikając palenia. Po drugie, lubię robić ekstrakt płatny samochodem, który zwiększa wam reputację u Fensa. Reputacja u Fensa zmniejsza wam cooldown na skawranach. Do tego zwiększa wam jakość respiących się z wami lutów na start, na skawie. Przy okazji, na każdej mapie, na której jest ekstrakt samochodowy, wycofanie się nim daje wam pozytywną repkę u Fensa. Po trzecie, skille i w ten płynny sposób wchodzimy do skilli. Otóż skille w Tarkowie to najbardziej złamana rzecz. Dają wam super siłę, większą szybkość biegania, większą odległość rzucania granatem, wyższy skok, większą staminę, większe słyszenie na daleko, metabolizm, który na przykład przy odwodnieniu na elitarnym poziomie nie daje wam efektu umierania. Jest to generalnie opek, dlatego warto inwestować w umiejętności i taki łódź jest dobry na przykład do robienia siły, ponieważ masz plecak pełen ciężkich rzeczy, więc naturalnie siła ci wzrasta. Masz dużo jedzenia na mapie, które zjadasz i zwiększasz swój metabolizm. Dużo biegasz, ponieważ jest to duża mapa, w związku z tym zwiększasz swoją staminę i tak dalej, i tak dalej. Levelowanie skilli jest bardzo intuicyjne, tak naprawdę polega tylko na robieniu rzeczy, którą sobie levelujecie. Czyli jeżeli strzelacie z broni, to zwiększa wam się level kontroli podrzutu. Jeżeli jecie, zwiększa wam się metabolizm i tak dalej. No to myślę, że na razie tyle starczy ze skilli. Swoją drogą miały być 4 pieczenie na jednym ogniu, wyszło, że są 3, także sorry. I przechodzimy do najważniejszego tematu, czyli do amunicji, broni i pancerzy. Bardzo ciekawy temat, ponieważ w Tarkowie nie tyle gra broń, co amunicja. Możesz wziąć najgorszą broń z najlepszą amunicją i mieć lepszy wynik niż z najlepszą bronią i najgorszą amunicją. Otóż w Tarkowie istnieje ukryty system punktów penetracji amunicji. Oczywiście musicie skorzystać ze źródła, które będzie zalinkowane. Tutaj mamy tabelę amunicyjną. I weźmy sobie taki nabój 7.62x39, czyli klasyczny nabój do AKM. Amunicja PS ma 57 damage'a, to jest damage na tkankę miękką, oraz 32 penetracji pancerza. Co to znaczy? W grze mamy klasy pancerza, które akurat są widoczne dla graczy. Każda klasa pancerza, na przykład trzecia, to oznacza, że jej wartość wynosi 30. Czyli ta amunicja, którą tutaj posiadamy, PS, ma 32, w związku z czym ma 100% szansy na penetrowanie klasy trzeciej. Jeżeli weźmiemy tą samą amunicję i strzelimy z niej do kamizelki klasy czwartej, która, przypominam, ma 40 punktów, w tym momencie szansa na penetrację wynosi 20%. Jeżeli analogicznie weźmiemy sobie nabój BP, który ma 47 i strzelimy w klasę piątą, to okaże się, że mamy 70% szansy na penetrację klasy piątej. W związku z czym, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nie zabijacie ludzi, to jest odpowiedź. Potrzebujecie dobrej amunicji, której na start niestety nie posiadacie. W związku z tym nowym polecę właśnie amunicję PS762. Do lepszej nie macie dostępu. SKS, AKM to są dobre bronie na start, które z niej korzystają. Dobre i tanie. Później odblokuje wam się RFB na amunicję M80. To jest słaba broń, ale na całkiem przyzwoitą amunicję, która przynajmniej coś robi. A w momencie, kiedy odblokujecie sobie rynek, będziecie mieli Eldorado. Przy okazji AK na 5.45 są gówno warte, nawet na wysokich tierach, także macie taki mały protip ode mnie. No i jeszcze pozostają bronie snajperskie, na przykład SW czy Mosin, które strzelają z całkiem dobrej amunicji 7.62x54. Które mają zarówno dobrą penetrację, jak i bardzo dobry damage na tkankę miękką. Amunicje są bardzo łatwo dostępne i tanie, tylko że same bronie, które z nich strzelają, niestety są gówniane i właściwie jedyną powtarzalną bronią jest SW, który niestety ma słabą ergonomię i jest taki sobie.
Dobra, myślę, że to by było na tyle. Myślę, że przedstawiłem najważniejsze rzeczy, że jest dużo miejsca na kolejne poradniki i kolejne poprawy. Ogólnie udało mi się to zmontować w miarę szybko i wygodnie, więc myślę, że trochę się już wyrabiam. Zostawcie łapki i tak dalej. Napiszcie, czy chcecie usłyszeć o czymś innym i czy to gówno wam pomogło. Zapraszam na streama i do usłyszenia.